Już myślałem, że... Czemu nasz teammate strzelił samobójstwo? Ała! 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 Nie! Nie, proszę! Sery się. No, no nie, da się, czemu wy samobuje ładujecie? Nie wytrzymam zaraz! IFF-a daję. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. W ostatnim filmie zagraliśmy 3 rankedy, dlatego dzisiaj kontynuujemy placementy. I właściwie zapomniałem ostatnio pokazać wam moich ustawień kamery na tym koncie, więc wyglądają one następująco. I od razu szybko znaleziono pierwsze spotkanie. Ogólnie widzimy, że w przeciwnej drużynie są po pierwsze zwycięzcy turnieju na Goldzie. Po drugie cały teamek to jest tak naprawdę jedna ekipa znajomych, więc no zobaczymy jak będzie. O kurde, już myślałem, że... Czemu nasz teammate strzelił samobuja właśnie w tej chwili? Akurat z jego strony nie spodziewałem się zagrożenia już na samym początku, muszę przyznać. Nie no, drugi odcinek serii i już widzę, co wy macie na myśli mówiąc o teammate'ach. 8 sekunda meczu. Wiadomo, dla tych, co nie wiedzą, to gram teraz na klawiaturze. Ogólnie to mam na klawiaturze jakieś, no myślę, że po ostatnim filmie już bliżej 11 godzin doświadczenia. Dlatego spróbujemy po prostu, grając tylko na odcinkach, wbić tego GC-ka. Spróbujmy sobie zabrać piłkę. To ograniczenie... Nie, co wy robicie? Czemu wy tu jesteście wszyscy naraz? Ej, no naprawdę, ta seria może być hardkorowa. Bo jest drugi odcinek. Oni mają prawdopodobnie albo Silvera, albo Golda. I już czuję, że może być problem z karnięciem tych osób w momencie, kiedy ja nie potrafię żadnych mechanik robić. Nie no. Dobra, ładuj. Nie. Dobra. Ej, serio, się muszę skupić chyba. Nie, jestem na Goldzie, nie każ mi się skupić tak bardzo. Dobra, udało się zrobić ładnego flika i jest 1-1. Ale naprawdę nie spodziewałem się takiego wejścia w odcinek. Myślałem, że drugi film to jeszcze będzie tak łatwo jak w pierwszym. A tu naprawdę się zestresowałem już przez chwilę. Mam nadzieję, że zaraz będzie łatwiej. Chyba, że teammate'i nie będą jeździli do kick-offa i strzelali samobuje. Ała, no nie kup mnie typie. Ej, no nie mogę. O nie, proszę cię typie. Ej, to jest... Nie, a ten jest awczy nagle. Co to jest? Ej, jestem... Nie wiem, co to się dzieje, ale nasz teammate robi aeriala właśnie. A drugi teammate fejkuje. Ej, autentycznie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ten jeden... Ten z fire w niku. Nie! Drugi ongol? Albym ich wyzywał! Nie wytrzymam zaraz! Ej, to miała być spokojna seria, autentycznie. Myślałem, że do czempiona nic się nie będzie działo. Ale ci teammate'i są tak fatalni, że serio jest szansa to przegrać. Czuję się bezsilny na razie. Dosłownie czuję, co pisaliście zawsze pisząc te komentarze, typu, że waszej rangi nie da się... No, że nie da się grać z randomami. I niestety... No nie wiem. Serio się... No, no nie da się, czemu wy samobuje ładujecie? Ale bym ich zwyzywał, gdyby nie zakaz na tej platformie. A wiedzcie, że chcę ich zwyzywać, masz kopa typie. Nie, nie. I tracimy na 3-1. Ogólnie też parę osób z was pisało, żebym dodał ten overlay klawiatury na ekran. Natomiast no ja klikam tutaj średnio 4 klawisze, żaden overlay mi się nie podobał wizualnie. Więc uważam, że nie jest to najlepszy pomysł mimo wszystko. Dobra, kopnijmy w ten sposób, może Ziemek nie obroni. Nie dam rady dobić. Nie, no serio się będę musiał rozgrzewać chyba przed tymi odcinkami, bo moje mechaniki, jak mylę klawisze, też nie są najlepsze. Nawet nie mechaniki, tylko cokolwiek. Ale nie, no czemu przegrywamy w drugim odcinku serii? Dobra, no Ziemek... O! Chciałem skrytykować kick-off, ale jak widzimy jest najlepszym na świecie kick-offerem. Fire, on ma tendencję do strzelania samobójów i na swoją bramkę, dlatego zostawimy. Proszę, typie, nie dotykaj. Tutaj jakaś wrzutka, może będzie on goal. Jakiś samobój przeciwników. Typie, mam nadzieję, że nie jesteś widzem, Mr. Fire Xenos. Ale jeżeli jesteś, to możesz czasem zostawić piłkę. Naprawdę, wyjdzie na dobre twojej drużynie. A jeżeli wy, widzowie, jesteście na Goldzie, czy tam jakieś tak mniej więcej tej randze i robicie takie rzeczy co Fire, to nie róbcie takich rzeczy, bo zaraz wywalę. To tak bardzo przeszkadza. Nie! Nie, proszę! IFF-a daje jakiś Harun czy tam Fire. Ciekaw jestem, który. Droga do Grand Championa zakończy się w Goldzie zaraz. Proszę, Harun, jedź po tą piłkę. Trafcie, nie do swojej. Fire, ty palancie! Dobra, musimy to trafić. Nie wierzę! Fire, jakbyś to obronił, typie! To serio, bym skończył tę serię chyba. I jeszcze Fire ma nagrodę za platynę z poprzedniego sezonu. To już wiemy, dlaczego jest takim koksem. Czemu ja się zgodziłem na tą serię? Nie!
Uff, już myślałem, że on to dobije. Dawaj, fire, ładuj! Proszę, muszę trafić. Nie, dajesz sztypie, nie! Dobra, wrzutka. Dawaj, gościu, nie! 40 sekund. Nie tykaj tego, bałwanie, ty to wybijasz! Zaraz tu zejdę do zawo, nie mogę przegrać na... Nawet nie wiem, co to za ranga, bo bakesa mam wyłączonego. Czy to bardziej gold, platyna? Nie obchodzi mnie, to dajesz, zrób coś. Musimy spikować, nie widzę innej opcji. Nie wybijaj tego. 10 sekund jest przerąbane. Dobra, wrzutka. Proszę, spikuj ktoś. Kopnij to. Nie, przegraliśmy! Przegraliśmy mecz na jakimś silverze czy goldzie. To się stało. Silver i jeden gold w teamie. W przeciwnej. Nie mogę. Okej, mamy kolejne spotkanie. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia co powiedzieć. Tak bardzo się nie spodziewałem tego, co się tutaj właściwie stało. Ja nie wiem, czy zostawić... A dobra, niech gościu jedzie na kickoffa. Załóżmy, że funkcjonuje zasada, że lewy jedzie. Jak widzimy, pojechał. Dobra. Spróbuję lecieć, liczę, że oni nie trafią i jest 1-0. Jestem tak bardzo zgaszony tym poprzednim spotkaniem. Ja serio byłem przekonany, że przynajmniej do czempiona nie będzie żadnych problemów. Proszę, nie z mojej drużyny. Jest, z przeciwnej drużyny gościu wyszedł. Ja wam współczuję wszyscy, co macie tą rangę. Jest fatalnie, jak nie macie znajomych do pogrania. Nie grajcie trójek. Moja jedyna porada na ten moment, co umiem wysnuć ją po tych, nie wiem... Drugi odcinek jest, piąte spotkanie. Jest zbyt hardkorowo tutaj. Dobra, niech oni szybko wyjdą, to tak jakby tam ten pierwszy mecz pójdzie w zapomnienie i będzie super. Dobra, pusta bramka, minę... Nie, ja chciałem bardzo źle przekształcić jego nickname. Ale... Czemu mnie tu każdy kopie? W sensie, nie że przeciwnicy, to bym rozumiał, ale czemu z mojej drużyny każdy mi kopie? Dobra, hat-trick, niech już wyjdą z meczu, proszę. Nie sądziłem, że będę w stanie tak bardzo zrozumieć teraz te wszystkie osoby, co narzekają na teammate'ów. Ale jak widzimy... Ej, ładnie obranił nowa stupido. Gościu ma dosłownie w niku stupido, więc to ja go nie obrażam jak coś. Okej, 4-0. Dlaczego w poprzednim meczu nie mogło być tak łatwo? Okej... O, on to trafił na ściance, o dziwa. Dobra. No i ogólnie takiego spotkania spodziewałem się w pierwszym meczu w odcinku. No naprawdę, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo się zdziwiłem. Ale oni już wszyscy wyszli, dlatego pomijamy ten temat. Możemy udawać, że nic się nie stało i zagrajmy jeszcze dwa mecze. Mamy spotkanie numer 3. Muszę tutaj, teraz właśnie sobie zdałem sprawę, że zapomniałem zobaczyć rank naszych tutaj zawodników. Ale powiedzmy, że to pewnie też były silvery. U nas w teamie dwójka zawodników, co są w party. Jeden ma nagrodę za zwycięstwo turnieju na silverze. Dobra, uderzenie jakieś potężne, prawdopodobnie nikt nie trafi w piłkę. Ale Gumi! Gumi jest kotem! Gumi nosz! Dobra, bardzo pozytywny kick-off. Tutaj zgaduję... Ej, trafi w piłkę i to całkiem soczyście. Dobra, nasz teammate też trafi w piłkę. Ogólnie dużo lepiej grają w tym meczu niż w poprzednich meczach, nie wiem... Powinniśmy mieć taką samą rangę jak w pierwszym meczu w dzisiejszym odcinku. A widzimy, że z jakiegoś powodu tutaj ludzie lepiej grają. Jeszcze minęła już prawie minuta. Żaden teammate się we mnie nie wpierdzielił i żaden nie strzelił samobuja. Dobra, zraszujmy go. Dobra, to był najgorszy plan jaki miałem. Zważywszy na to, że nie umiem skręcać. Ale tego sobie wybijemy. Okej. Tutaj wybijmy do boku. Dostaliśmy... No dobra, ale to już minuta ponad minęła. Więc wybijanie, blokowanie mi strzałów i kopanie w zderzak to już, no... Powiedzmy, że i tak jest dużo lepiej niż w pierwszym meczu. I fejkowanie tutaj. I świetna kontra. Naprawdę... Nie, dobra, dostałem demo, już myślałem, że to zadziała. Ale to poziom tego, jak bardzo dużo ludzi w sobie tutaj wybija po prostu piłkę, jest zaskakująco duży. Naprawdę co chwilę tutaj ludzie sobie wybijają... Au... Piłkę. I przeciwnik postanowił nam wystawić na sam środek. Dobra, to pierwsza rada dla ludzi, co są aktualnie w tym goldzie, czy tam... No zobaczę, wydaje mi się, że to będzie jakiś gold. Weźcie, czasami odpuśćcie piłkę, nie wybijajcie jej, zwłaszcza w kierunku swojej bramki, jeżeli wasz teammate jedzie do niej. To naprawdę może wam tylko i wyłącznie pomóc. Dobra... Jest kopnięcie, jest drugie kopnięcie i 4-0. Mam też nadzieję, że przy okazji tej serii dużo z was się podszkoli w rokecie, że to będzie taki jeden wielki poradnik i pomoże awansować z rangą przynajmniej części z was.
jakoś tam lepiej zacząć sobie rozumieć gierkę. Okej, ale ogólnie widzę, że nie dotykaj tej piłki. Naprawdę tutaj tacze, co ludzie robią, tak bardzo na minus działają. Ale co chciałem powiedzieć, to, że ludzie tutaj fęki mają. Widzę przynajmniej dwa fęki w lobby, jak nie trzy. Czyli jak widzimy, jest to naprawdę popularny samochód i ludzie wydają kredyty, żeby go zdobyć. Mamy bramkarza w teamie chyba. Dlatego kopnijmy po prostu mocną piłkę i polećmy sobie... O, obronił to Nesko z jakimś cudem. Dobra, ja wierzę, że on w to nie trafi. Dokładnie, i dzięki temu mamy bramkę na 5-0. Tak też myślę, że poradą na tej randze może być to, żeby z góry zakładać, że jak piłka jest jakkolwiek, nie wiem, trudniejsza, skacze czy coś, to jest bardzo dużo szansa, że ktoś nie trafi w piłkę. I też ustawianie się właśnie pod to, żeby ktoś nie trafi w piłkę, tutaj może być strasznie skuteczne. Wyczekiwanie na błąd, czy to teammate'a, czy to przeciwnika. No dawaj, Gumi. No, trafił. I teraz Milzo. Ale nie, Gubi pociągnął akcję i 6-0. No i drużyna przeciwna postanowiła się poddać, zobaczmy tym razem rangi. No i tak jak obstawiałem, są to już goldy, czy tam tutaj unrankedy, ale tak naprawdę to te unrankedy grały lepiej od tego golda. I lecimy do ostatniego meczu na dzisiaj. No i okej, ostatnie spotkanie na dzisiaj, mamy nawet Ediego w teamie. No w sensie w przeciwnej drużynie, ale jest Eddie, czyli nasza podruba. I mamy zwycięzcę turnieju na diamencie, który używa chyba Bugatti, bo nie zwróciłem uwagi tak szybko. Ale dobra, podajmy tutaj do Gadiela. Gadiel też już tutaj używa... Chyba... Wydaje mi się, czy jest tylko jeden Octane, czy tam góra dwa i każdy używa losowe autka. Poza nami. Ale okej. Okay. Załóżmy, że tu poziom będzie dużo wyższy. Jak widzimy, jest dużo wyższy, bo nie dostałem jeszcze bumpa. Jeden i drugi mój teammate chyba używa Bugatti. A nie, pod lewej używa Jaggera. Już myślałem, że... Burżuje są na goldzie, czy tam platynie. Oła! Oła! Nie, czemu? Kiedy to się skończy? I napiszcie, czy macie, jaką macie rangę i czy teammate'ci na trójkach też wam tylko kopniaki zasadzają. Strasznie, muszę przyznać, jest to denerwujące, jak się od tego odzwyczai człowiek. Muszę przyznać, że mimo wszystko na wyższej randze aż tak często mnie teammate'ci nie kopią. Jak już tu przeciwnicy, ale tutaj to naprawdę chyba trzeba bardziej uważać, no nawet nie chyba. Zdecydowanie bardziej trzeba uważać na to, czy nie dostaniecie kopa od teammate'a niż od przeciwnika. A tym razem sobie strzelamy na 2-0, pusta bramka i jazda. Dobra, ja wierzę, że nasz teammate pojedzie do kickoffa. Dobra, nie był to najbardziej wyrobiony kickoff na świecie. Ogólnie widzę, że tutaj dużo ludzi jedzie do wznowienia nawet bez użycia skoku, czy tam flipa. To na pewno tutaj, jeżeli tak też robicie, polecam nauczyć się robienia kickoffa chociaż z jednym flipem, żeby tak jakby mieć jakąś już przewagę na start, bo to jest naprawdę bardzo proste, kwestia chwili, żeby się nauczyć i będziecie mieli fajną przewagę. Szczególnie będzie to istotne na trybie 2-2 oraz 1v1. No tutaj to jeszcze oczywiście jakoś uchodzi w tłumie. Dobra, lecę na to. Czemu by nie? I 3-0, hat-trick! Ale też co mnie w sumie teraz zaciekawiło, co zauważyłem, to że każdy tutaj w lobby ma jakąś drużynę ustawioną. Nie wiem, na niższych rangach chyba tego jeszcze nie było w poprzednich meczach i na wyższych rangach też mało kto ma swój teamek ustawiony jakikolwiek. Raczej nikt nie ma żadnego, ale tutaj jak widzimy, nie przeszkadza nam to, żeby strzelić kolejną bramkę i jeden przeciwnik już postanowił opuścić spotkanie. Drugi również. Czy Haldra postanowi grać 1v3, czy jednak też się zdecyduje na wyjście? No ale pewnie jeżeli się nic ciekawego nie stanie, to skipniemy już tutaj do sprawdzenia rank przeciwników. Ogólnie co ciekawego zauważyłem, to tutaj w ustawieniach szybkiego czatu szybki czat jest na początku ustawiony zezwala na szybki czat tylko ze znajomymi. Nie wiem, czy to jest sposób na walczenie z toksycznością wśród niższych rank, żeby ludzie tak naprawdę po prostu nie widzieli tych wiadomości typu what a save, co za obrona. Nie spodziewałem się, że tak jest, bo się właśnie dziwiłem, dlaczego przez te wszystkie spotkania nikt nie napisał cokolwiek na quick chacie. A więc zobaczymy, czy w następnych odcinkach będą ludzie więcej pisali na quick chacie. I strzelamy na 7-0, czemu nie? No i udało się nie przegrać tego spotkania. No i jak widzimy, były to już wysokie goldy. Każdy tak w zasadzie, kto miał już zdobytą rangę, miał golda. No ale w każdym razie w przyszłym odcinku powinniśmy grać już na platynie. No i okej, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam oczywiście do zostawienia lajka, suba. No i tutaj naprawdę, jak możecie zauważyć, są mecze, których naprawdę nie da się wygrać. Zwłaszcza jeżeli jest to, tak powiedzmy, wasza ranga. Czasami trzeba się pogodzić z porażką. Mam nadzieję, że przynajmniej rozśmieszył was ten pierwszy mecz w dzisiejszym filmie, że pokazał wam, że nie ma się co zawsze przejmować i że czasami trzeba się pogodzić z porażką. I faktycznie teammate'ci czasami bywają tutaj, no chcąc nie chcąc, muszę przyznać, że nie najlepsi. Ale mniejsza z tym, życzę wam miłego dnia, smacznego i elo elo.